Cześć wam! Gdzie ja was dzisiaj przywlekłem? Jesteśmy dzisiaj przed starą XIX-wieczną willą. Nie znam historii tego obiektu. Nie wiem, co było tu przed wojną. Natomiast z całą pewnością możemy powiedzieć, że w okresie powojennym w obiekcie znajdował się ośrodek rehabilitacyjny. Słyszałem również, że był tutaj swego czasu ośrodek wczasowy. Na tą chwilę, nawet nie wiem od jak wielu lat, ten obiekt niszczeje. Figuruje jako zabytek, jest wpisany do rejestru zabytków i ponoć nawet ma właściciela. Jak widzicie, wygląda to tragicznie. To już jest koniec tego przepięknego obiektu. Do tej pięknej willi przynależy park. W tej chwili zapuszczony. Graniczy on z lasem. Miejsce piękne, urocze, nie? No ale jednocześnie skazane na zagładę. Zejście do piwnicy. Nie musimy ryzykować karkołomnej wycieczki tymi bardzo zniszczonymi schodami, bo tam dostaniemy się później innym wejściem. Obiekt wygląda no koszmarnie, sami widzicie. Tu już nie ma co ratować. To już jest koniec. Ja cię pierniczę. Gdzie byli włodarze, kiedy ten obiekt jeszcze można było ratować?
Widać jeszcze dawne zdobienia tych sufitów. To musiało być piękne. A teraz, no cóż, ciężko powiedzieć. Myślę, że były tu jakieś sale, być może jakieś rehabilitacyjne, jakieś pomieszczenia. Bo tak jak wspomniałem, była to placówka rehabilitacyjna po wojnie, między innymi. Jeśli ktoś coś wie więcej na temat tego, tej pięknej willi, tak naprawdę pięknego pałacu, to bardzo proszę o jakiś merytoryczny komentarz. Faktura Zespół Opieki Zdrowotnej Świebodzice, Pstrowskiego 3/7, strzykawki, tuberkulinówki, utrwalacz, worki do moczu, błony XS, kaniula, pediatra. Data? Na początku powinno być. 92 rok. Czyli należy zakładać, że w 92 roku ten ośrodek jeszcze funkcjonował. Główny Urząd Statystyczny, GUS, krótko mówiąc. To jest coś, jakieś badanie. Raport obrotu. Sklep ze sprzętem rehabilitacyjnym. Mamy 91 rok. Lista wypłat. Wysokość wypłaconych zasiłków z ubezpieczenia społecznego, kwota. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, oddział w Wałbrzychu. Zwróćcie uwagę, jak piękne są te sufity. To są pozostałości jeszcze tego czasu, kiedy ten pałac, bo ciężko mi go nazwać wręcz willą, był w okresie świetności. Widać, że to jest wszystko pogrodzone, że to tak na pewno nie wyglądało, bo jest to tak nagle tu ucięte. Tu też po wojnie zrobili jakieś ścianki działowe. A więc ciężko mi powiedzieć, czy to była willa, jak się opisuje, a raczej ja bym twierdził, że to jest pałac. Chociaż tu drugi pałac też jest, więc... To jest coś niesamowitego. Nie wiem, ja nie mogę chodzić po takich obiektach. Niektórzy to lubią. Ja też to lubię, bo jest to interesujące. Natomiast ja silnie cierpię, jak widzę, że doprowadzono do takiego stanu te wszystkie obiekty. To jest jedno z kolejnych pomieszczeń tutaj na parterze. Nie będę wam pokazywał wszystkich, bo to się mija z celem. To jest po prostu... No, Hiroshima, no. Także tak wygląda cały dół tego... Ja go będę nazywał pałacem, bo willa to jakoś mi nie przechodzi przez usta. Widać, że to było zbyt piękne, żeby to była zwykła, prosta willa. Jesteśmy na jego prawym skrzydle, liczyć od strony parku. Zobaczcie, jak tu kiedyś musiało być pięknie. Tu mamy twórczość, poczucie estetyki.
I to też jest twórczość. Ja pierdzielę, człowieku, co tu się wydarzyło? Tu się odbył gwałt na zabytku. No wiem, ja podniecam się jak Murzyn Blaszk. Powiedziałem Murzyn, no to już, to YouTube mnie ściągnie. Nawet nie mogę powiedzieć, powiem ciemnoskóry. Tu też coś widać pięknego było. Serce pęka. Wiadomo, obiekt był zaadaptowany na inne cele później. Mnie bardzo interesuje, kto był właścicielem. No nie mogę się doszukać, kto był właścicielem, kto wybudował ten przepiękny obiekt. No, tutaj mamy jakieś pomieszczenia sanitarne. No, tak jak wspomniałem, to był obiekt rehabilitacyjny, więc siłą rzeczy dużo tych takich gabinecików, różnych miejsc mamy. Obiekt naprawdę wielki. Zobaczcie, tutaj leżą drzwi z epoki. Oryginał na bank. Nieźle. Tu już mamy współczesne ścierwo. Powojenne. O, kto nie pamięta takich żyrandoli? Ręka w górę. U nas nawet w szkole takie były. O. I tymi schodami udamy się na drugie piętro. Tylko tamto czuję, że nie wiem, czy w ogóle gdzieś wejdziemy, bo stropy są, widzieliście jakie, nie? Przed nami poziom wyżej, pierwsze piętro. Mieliśmy coś na kształt świetlika. Tak serio, to ja boję się trochę po tym chodzić. Prawa strona i lewa strona, bo tu się wszystko wali. Ja pierdzielę, człowieku, co tu się dzieje? To jest jakaś masakra. Dobra, powolutku idziemy. Bo tu chyba raczej są te płyty. Takie jak do stropów, no myślę, albo chyba, no nie wiem. No dobra, idę. No tam już wiadomo, że nie wejdziemy do tych pobocznych pomieszczeń, bo wszystko jest... Ja pierdolę, przepraszam już, że przeklinam. Pozalewane. Pozawalane. Zobaczcie. Tędy można było wejść na ten piękny balkon przed wejściem. A tędy tak w ogóle to żeśmy wchodzili do tego obiektu. Końcówka. Końcówka. Dobra, ja już tam dalej nie będę podchodził. Tu już gdzieś się nam zaczyna kończyć, widzę. Podłoga stabilna. Zobaczcie, tu nawet gdzieś się coś paliło. Ja cię nie mogę. Wyobraźnia niech wam zacznie działać. Jak tu kiedyś musiało być pięknie. Zobaczcie, te kolumny. To wszystko. O, bogowie. No tam jest strych, na który na pewno nie wejdę też. No bo jeszcze ja planuję ten film w ogóle wrzucić na YouTube, nie? Pośmiertnie to już nie to samo. Tam na końcu tego skrzydła byliśmy. To jest jego lewe skrzydło. Tu mamy jakieś łóżko rehabilitacyjne. Ta część
Wygląda lepiej. Podłogi są solidniejsze. My idziemy tutaj. Jakieś magazynki, składziki. Ja cię sunę. To wszystko niedługo dupniej. Zobaczcie. Rany boskie. O kurwa. O, widzicie? Tędy żeśmy wchodzili do obiektu. Tam jest to drugie skrzydło. O rany. Dobra, to tyle z tego drugiego piętra. No i tymi schodami przywlekłem się na strych. Oczywiście tuż kroka nie mogę zrobić, nawet o 1 metr, bo to już się wszystko odłamuje, wszystko się wali. Więc no cóż, no sami widzicie chyba, jak to wygląda, jak bardzo jest to już w daleko posuniętym rozkładzie. Dach się już kładzie. Tu wszędzie kapie woda. No cóż, żegnamy się z tym obiektem. Tu jeszcze na dole, na parterze zauważyłem, zobaczcie, jest szyb windowy. Biegnie on do piwnic. Ale kończy się tu. Jeszcze raz spójrzmy na ten piękny budynek. Paradoksalnie on z zewnątrz nie jest tak zniszczony, jak bardzo zniszczony jest w środku. Jest ulewach, słyszycie chyba. To tyle. Trzymajcie się. Cześć. Jeszcze gwoli wyjaśnienia, obiecałem, że zejdziemy do piwnic. No oczywiście piwnice są tutaj, o zaraz koło mnie. Nie ma tam nic specjalnego do zobaczenia. Szkoda, że tak powiem, taśmy. Dlaczego teraz jestem w tej maseczce? No wiecie, jakie mamy czasy. Poza tym tu jakieś małżeństwo chodzi z plecakiem. Nie chcę, żeby wiesz. No wiecie, sami rozumiecie, nie? Dobra, to na razie. Jeszcze raz się z wami żegnam. Do następnego filmu. Kiedy będzie? Nie wiem, za 2, 3, 4 dni najpóźniej, bo mam wenę równie wielką jak mój brzuch. Dobra, zresztą jak już byłem na górze, to i pokażę wam te pseudopiwnice. No bo w sumie to byłoby to troszkę takie nieprofesjonalne. No, ja nigdy nie byłem profesjonalny, ale lecimy. Boże, z tymi kijkami muszę ich tu zostawić. Tu mamy drugie wejście. I tu jest ten
dolna część tego szybu windowego, gdzie no, wkładano jakieś zaopatrzenie, jedzenie, medykamenty i tak dalej. Teraz idziemy w prawą część. Tu jest zaraz kolejne wejście, to jest akurat zabezpieczone. Armaturka sanitarna. Tu centralne ogrzewanie chyba szło, przynajmniej jakiś węzeł wodociągów czy czegoś. Nie wiem dlaczego, mam jakieś dziwne wrażenie, że ten dolny poziom to tak jakby był, nie wiem, oddział zamknięty dla wariatów. Nie wiem, takie jest tutaj, tak jakoś straszeczno tu jest, że tak powiem. No w sumie może dlatego, że ja sam jestem pozytywnie zakręcony, albo nie. To moje też, moja percepcja tutaj jest troszkę skrzywiona. Ciekawe, to jest papą wyłożone spód. No tak, no papą, no izolacja. Nic nowego nie odkryłeś. No są to pomieszczenia ewidentnie takie magazynowe. Płyty zniknęły, przykrywające, bo na pewno swego czasu był to towar deficytowy. No w sumie dobrze, że wam pokazałem, bo jest to dosyć interesujące. Trochę chyba łbem za mocno majtam, bo mam czołówkę na głowie. Oświetlenie. Tu jest jakaś szlichta rzucona. Tu u góry też widzimy, że są nowe wylewki. No gdzieś tu ktoś próbował w pewnym momencie coś łatać, ale w którymś momencie albo zabrakło kasy, albo chęci. Ciężko powiedzieć. O, i te schody, o których wam mówiłem, to jest na początku filmu, że wejdziemy sobie innym wejściem, to są właśnie te schody. No i tam jest wyjście. Rany już. Ale ten z tyłu to wygląda tak, powiem wam, długi na jakieś 3 metry. Dlaczego ten stół mógł być? Tu mogła być kostnica też? Jak myślicie? Długi na 3 metry lekko. Ponad 3,5 metra stół. Blacha cynkowa. Brak zasięgu. Telefon świruje. Wybaczcie mi, że czasami gdzieś głową majtnę i widzicie ciemne pole. Ale dawno nie robiłem czegoś w ciemnych pomieszczeniach. Od wychodzi po prostu brak już wprawy. No już chyba będzie niedługo rok, jak nie byłem w żadnej sztolni. Z przykrością stwierdzam, że jakoś nie czuję weny, żeby tam wchodzić. Dajcie mi jeszcze czas. Dajcie mi jeszcze czas. Dobrze, i to chyba było tyle z tych naszych podziemi. Tym razem naprawdę się już z wami żegnam. Co złego, to nie ja. Do zobaczenia niebawem. Piątą dnia.